Szlak zimowej iglicy. Autor Laura Miszet. Czyta Dominik Sawicki. Do wieczora śnieg kompletnie przemoczył buty Mai. Z każdym krokiem czuła lodowate chlupotanie na całej stopie, jakby ktoś przesuwał po niej zimne ostrze noża. Inni żołnierze również się męczyli. Schodzenie ze zbocza przez grubo ponad 20 kilometrów, do tego w śniegu sięgającym pasa, nie było łatwe. Jednak legioniści na czele kolumny nie słabli. Od rana utrzymywali ten sam pewny rytm, a ich uważne spojrzenia były skupione na horyzoncie. Pewnie mają lepsze buty, pomyślała Maja. Tryfarianie są twardzi, ale nikt nie jest tak twardy w zwykłych butach z przydziału. Ej, wymamrotał Zalt. Trzymasz się jakoś? Zalt, jedyny minotaur w korpusie, był wyższy, szerszy i starszy od całej reszty. Sunął przez śnieg na swoich kopytach, tworząc głęboki rów. Maja mu zazdrościła. Chciałabym nie czuć własnych stóp, powiedziała. Gdybym nie miała stóp, nikt nie mógłby mnie zmuszać do marszu. Podczas ostatniej kampanii przeciwko zimowemu szponowi widziałem żołnierza, któremu stopa zamieniła się w bryłę lodu, powiedział Zalt. Podczas zakładania buta odłamały mu się palce. Więc ciach! Generał Darius odciął całą stopę. Maja skierowała spojrzenie w dół zbocza. Daleko w dole, na zakręcie drogi, zobaczyła Dariusa we własnej osobie. Rękę Noxusu, uosobienie potęgi. Ogromny topór generała lśnił na jego plecach. Ciesz się, że tu jesteś, powiedział do niej Zalt. Darius zna tę drogę lepiej niż ktokolwiek inny. Zbudował ją podczas kampanii Darkfilla. A my możemy pomóc mu ją odzyskać. Oczy Zalta błysnęły gniewem. Przeklęty zimowy szpon! Urwiste klify wznoszą się po obu stronach górskiej drogi Dariusa. Spoglądając w górę, Maja zobaczyła sylwetki żołnierzy stojących nad nimi. Zwiadowcy nigdy nie odpoczywają, nie? Zapytała. Co? Wskazała. Zwiadowcy. Jacy zwiadowcy? Zapytał Zalt. A potem on też spojrzał w górę. Jego przekleństwo zginęło w huku lawiny. Dwie kurtyny bieli oddzieliły się od szczytów klifów nad nimi. Wypełniły przesmyk niemal natychmiast. Bryły śniegu gruchnęły w noksjańską kolumnę, grzebiąc żołnierzy szereg za szeregiem wraz ze spadającą lawiną. Maja przygotowała się na uderzenie, ale to było jak zderzenie z nacierającym bazyliszkiem. Kotłująca się groza, straszliwy bezwład, a potem ciemność i uścisk zimy. Chrzęst! Ktoś podźwignął Maję z pokrywy śnieżnej. Wstawaj! Rozkazał głosem, który brzmiał jak zderzenie ostrzy. Wykopuj innych! Otrząsnęła się i zaczęła kopać. Wtedy dotarło do niej, że kopała obok samego generała. Darius natrafił w śniegu na rozszczepioną stopę. Zalt! Krzyknęła Maja. Pomogła generałowi go wyciągnąć. Maja spojrzała na pokryte lodem zbocze. Daleko w górze wojownicy zimowego szponu przeszukiwali rozrzucone zwłoki Noxian. Nie ma już możliwości odwrotu, pomyślała Maja. Darius liczył ocalałych. Oficerowie! Zawołał. Dwóch tryfariańskich legionistów podbiegło pospiesznie. Raportujcie straty. Za następną granią jest rzeka. Tam się okopiemy. Darius przyglądał się przetrzebionym noksjańskim szeregom z ledwo powstrzymywaną wściekłością. Jeśli nie możecie iść, czołgajcie się. Gdy blade słońce obniżało się ku horyzontowi, zwadźcy zimowego szpona podążali za Noxianami przez całą drogę do zamarzniętej rzeki, zasypując ich strzałami z zadziorami. Deszcz strzał nie spowolnił jednak zdyscyplinowanego legionu tryfariańskiego. Oddech Mai stał się nierówny, kiedy starała się dotrzymać im tempa.
Zamarznięta rzeka była wystarczająco szeroka i gładka, by przekroczenie jej było niebezpieczne dla zimowego szponu. Dlatego Noxianie wiedzieli, że jeśli utrzymają pozycję przy brzegu, atak będzie musiał nadejść od strony pobliskiego lasu. Pomimo nieregularnego ostrzału z pomiędzy zacienionych sosen, Darius nakazał wykopanie w śniegu dwóch okopów wzdłuż linii brzegu. Żołnierze wykorzystali tarcze jako łopaty, a Maja zobaczyła, że Darius robi to samo. Zapamiętaj to, powiedział Zach. Widziałaś rękę Noxusu kopiącą razem z żołnierzami piechoty! Następnie zatknięto naostrzone paliki na brzegu zewnętrznego okopu. Darius sprawdzał fortyfikację wzdłuż linii okopu, ale zatrzymał się przy Zalcie. Skąd cię kojarzę? Powiedział. Walczyłem w pierwszej kampanii we Freljordzie, generale! Zalt skinął na Maję. Opowiadałem tej nowicjuszce, jak ciężko tam było! Darius przyjrzał się Maję. To twoja pierwsza akcja, powiedział. Maja zastanawiała się, jak się domyślił. Tak, generale. Nie marnuj czasu na strach, powiedział do niej. Skup się na stawieniu czoła przeciwnikowi, na zatopieniu ostrza w gardłach wrogów. Maja nie wiedziała, co odpowiedzieć. Świst! Coś rozcięło powietrze między nimi. Oszczep wbił się w ścianę okopu. Maja odwróciła się w stronę linii drzew. Gałęzie się trzęsły, ostrza błyszczały, a księżycowe światło odbijało się od wypolerowanej kości. Przygotować się! Ryknął Darius. Kiedy Noxianie rzucili się szukać osłony, a kolejna salwa oszczepów nadleciała od strony drzew, Maja zobaczyła, jak jeden z żołnierzy chwieje się z wystającym z piersi niemal metrowym, sękatym drzewcem. Darius wyminął Maję i Zalta, a strzały pobrzękiwały, odbijając się od topora zawieszonego na jego plecy. Wkrótce ruszą do szarży, powiedział do nich. Jego oczy rozpłomieniły się dziko. Wtedy uderzymy! Kiedy wypowiadał te słowa, spośród drzew dobiegło warczenie. Stado sześcionogich, przypominających koty cieni, wyskoczyło z ciemności i rzuciło się do gardeł Noxian. Za nimi ruszył zimowy szpon. Kiedy Legion Tryfariański podniósł się z okopu, gotowy do starcia, Maja dobyła miecz. Zobaczyła topór Dariusa opadający niczym gilotyna. Również podniosła się, by ruszyć do walki, kiedy nagle Zalt osunął się obok niej na ziemię. W jego ramieniu tkwił oszczep. Ruszaj! Wydyszał, ale Maja stanęła obok niego. Wojownicy zimowego szpona dopadli do nich w okamgnieniu, wywijając toporkami. Zalt sparował zdrową ręką potężny cios, a Maja przewróciła napastnika. Zamiast jednak zadać śmiertelny cios, odwróciła się z powrotem do Zalta. Mogła go uratować. Musiała go uratować! Popchnęła Zalta w kierunku rzeki, dalej od walczących, i wymknęli się na lód za noksjańskimi pozycjami. Kiedy Zalt padł na kolana, próbując złapać oddech, Maja nagle zapragnęła uciec za rzekę razem z nim. Nie rób tego! Zalt wiedział, co chodzi jej po głowie. Noxianie nigdy nie uciekają! Serce waliło jej jak młot. Otworzyła usta, gotowa do kłótni z Zaltem. Jestem Noxianką, jestem, ale nie była w stanie nic powiedzieć. Nagle oczy Zalta się rozszerzyły, a na ramieniu Mai spoczęła ciężka dłoń. Wiedziała, kto to, jeszcze zanim się odwróciła. Staw czoła przeciwnikowi! Zaryczał Darius. Ja... Nie stawiasz im czoła! Darius zakręcił nią na lodzie machnięciem ręki. Noxianie, którzy uciekają, giną, powiedział. Z twojej ręki, pomyślała Maja. Od ostrza tego topora. Kiedy na niego patrzyła, Darius uniósł topór nad głowę i pomyślała. To właśnie to. Moja egzekucja. Egzekucja jednak nie nastąpiła. Grat strzał rykoszetował od płaskiej strony żeleźca topora, niegroźnie spadając wokół nich, a Darius opuścił broń. My, Noxianie, nie uciekamy. My wygrywamy! Zaryczał. Rąbiemy ich na kawałki za to, co nam zrobili! Nagle Maję ogarnęła wściekłość. Na zimowy szpon, na siebie samą, na swój strach. Drżącymi, przemarzniętymi kończynami przesunęła Zalta na bok. Słyszała jego jęknięcie, kiedy uderzył w lód, ale zostawiła go tam tak samo jak Darius. Maja pobiegła za nim w kierunku wiru noksjańskich ostrzy.
Ich miecze zabłysnęły, a Maja wywijała swoim, aż poczuła piekący ból w mięśniach, a jej ręka zdrętwiała od przyjmowania uderzenia za uderzeniem. Z każdym morderczym ciosem przypominała samej sobie: przeżyj, zwycięż, pokrój ich na kawałki. O wschodzie słońca zimowy szpon był już rozgromiony. Kiedy wrócili na brzeg rzeki, Maja i Darius znaleźli Zalta. Jego pierś była naszpikowana strzałami. Był martwy. Maja zdrętwiała. Powtarzała sobie, może doszedł do siebie, może mu się udało, ale on po prostu umarł, tam gdzie go zostawili. Próbowałam go obronić, powiedziała do Dariusa. Był dobrym żołnierzem. Próbowałam go obronić. Darius przerwał. To była zła decyzja, powiedział. Maja była zaskoczona. Generale! Powinnaś była walczyć u boku żołnierzy, którzy nadal mieli szansę przeżyć. Zwrócił wzrok na Maję. Zadrżała. Jego spojrzenie było surowe jak żelazo. Stary Zalt był gotowy na śmierć, a ty powinnaś być gotowa na bitwę. Tak, wyjąkała. Poprawię się, generale. Darius odwrócił się na północ, w stronę oświetlonych promieniami wschodzącego słońca zboczy zimowej iglicy. Maja dostrzegała rozbite na nich obozy. Nad drzewami unosił się dym. Zimowy szpon na nich czekał. Byle szybko, powiedział Darius.